Kolejne posiedzenie Rady Nadzorczej Bielawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dziś rozpoczyna się nietypowo, bo na terenie ciepłowni osiedlowej. Dlaczego? Są dwa tematy zasadnicze. Dzisiaj ocena poprzedniego sezonu grzewczego i przygotowanie ciepłowni i kotłowni lokalnych do nowego sezonu grzewczego. I nie ma nic lepszego jak naocznie przekonać się, jak jesteśmy przygotowani, żeby bezawaryjnie dostarczać ciepło do mieszkań spółdzielczych, nie tylko, bo ogrzewamy też różne mieszkania w mieście, instytucje różne. Jeżeli chodzi o miniony sezon grzewczy, był bezawaryjny, nie mieliśmy większych problemów. W tym sezonie ciekawe jest to, że zmniejszyła się ilość kupowanego ciepła przez poszczególne budynki i to około 5 do nawet 15%. Tu akurat, jeżeli chodzi o ciepłownię osiedlową, to około 5%. Ale to było głównie w związku z warunkami atmosferycznymi. Zima była dużo cieplejsza i sezon grzewczy trwał o 19 dni krócej. Natomiast zbliżający się sezon myślę, że też będzie bezawaryjny, ponieważ na bieżąco serwisujemy te nasze kotły i kotły lokalne i tutaj te kotły na ciepłowni osiedlowej. Są sprawdzane wiele innych elementów. Oczywiście są pewne remonty prowadzone, ponieważ w sposób naturalny po prostu zużywają się pewne materiały i trzeba je wymieniać, ale to są takie materiały, to nie są związane bezpośrednio z kotłem i po prostu kotłownia, ciepłownia ta już 12 lat funkcjonuje, a kotłownie lokalne w Pieszycach na przykład i na Grabskiego prawie 30 lat. Tutaj mamy też taki, dzisiaj na Radzie będziemy przedstawiać temat, powinniśmy w najbliższych 2 latach zmodernizować kotłownię przy ulicy Ogrodowej 88 w Pieszycach i na Grabskiego, ponieważ one są już w takim stanie, one funkcjonują, wszystko w porządku, ale w każdej chwili mogą wysiąść te podstawowe rzeczy w tych, bo to jest 30 lat, to jest bardzo dużo, ale myślę, że będzie to wszystko funkcjonować dobrze i przyjdzie czas, to tą modernizację dokonamy. Ta ciepłownia osiedlowa już kilkakrotnie była modernizowana, różne elementy nowe powstawały. Czy myślicie o jakiejś kolejnej? Nie, tutaj nie ma żadnych potrzeb, natomiast być może, że okaże się, że będziemy musieli jakąś część produkcji ciepła produkować z energii odnawialnej, to wtedy trzeba będzie pomyśleć o kotłach na energię odnawialną. Trudno mi powiedzieć, jakie te kotły będą. Miejsce mamy, będzie to na pewno też poważna inwestycja, ale na razie takich informacji wprost nie mamy. Ponieważ to się wszystko w związku z COVID-em tak przesunęło i Unia Europejska przesunęła i w Polsce zastosowanie energii odnawialnej do produkcji ciepła. Stoimy w pełnym słońcu, bardzo ciepło, sierpień, ale muszę zapytać, czy już jesteście zaopatrzeni w węgiel? Węgla mamy wyjątkowo dużo, co najmniej 5200 ton. Po prostu dostawca nam dostarcza na bieżąco tutaj ten węgiel. Co najważniejsze, utrzymuje się ta niska cena, prawie połowę niższa niż w tym najgorszym momencie, kiedy był najdroższy węgiel. Także w tej chwili mamy zabezpieczenie, podejrzewam, że do połowy marca co najmniej, ale w międzyczasie będzie dostarczane, także nie ma żadnych problemów. Dostarczany jest dobry węgiel polskich kopalni o bardzo dobrych parametrach, także dzięki temu po prostu mniej go zużywamy i lepiej te kotły funkcjonują. Mieszkańcy zawsze myślą o tym, czy będą mieli podwyżki. Będą? Myśmy, mając na uwadze, że zmniejszyła się cena węgla, my już od stycznia obniżyliśmy zaliczki. I na razie ta cena się utrzymuje. Zobaczymy, co będzie dalej. Także obniżyliśmy i zaliczkę, i dwukrotnie obniżaliśmy taryfę dla sprzedaży ciepła na zewnątrz. Także dostosowujemy te zaliczki i taryfy do aktualnej ceny węgla. I to jeszcze zależy dużo od warunków atmosferycznych. Czy znowu będzie ciepła zima? Wszystko wskazuje, że tak. Dzisiaj te dwa tematy najważniejsze. Czy jeszcze coś będą omawiali członkowie Rady? Na pewno będziemy dyskutować na temat budowy wind. 17 klatka schodowej na osiedlu Włókniarzy, jeden budynek w Pieszycach. I również będziemy omawiać, przygotowaliśmy jako zarząd taki program modernizacji instalacji elektrycznej na budynkach. Jest to bardzo ważny temat,
No, mówiąc szczerze, kosztowny, dlatego będziemy chcieli z Radą uzgodnić, kiedy to robimy, w jakim zakresie. Już wstępne takie dane mamy co do kosztów wymiany tej instalacji elektrycznej i warunkach realizacji tych robót. A jest to konieczna sprawa? Bardzo konieczna sprawa. Po pierwsze, to jest bezawaryjne funkcjonowanie, a po drugie, no, to jest instalacja, gdzie jeszcze zabezpieczenie jest w formie korków, gdzie mieszkańcy mogą się włamać i sobie tam różne rzeczy zrobić. A po drugie, dużo mieszkańców już chce, w związku z tym, że jest ciepła woda, chcą rezygnować z gazu i w tej chwili nie mają takiej możliwości, więc no, na przykład wiemy na przykładzie spółdzielni w Dzierżoniowie, że prawie połowa mieszkańców rezygnuje z gazu, mając możliwość podłączenia instalacji elektrycznej i zastosowania kuchenki na prąd.